Eliza Michalik, program Nie ma żartów. Dobry wieczór Państwu. Dziś pan profesor Tadeusz Bartoś, filozof z Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, jest Państwa i moim gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja umawiałam się z Panem na rozmowę o polityce, między innymi oczywiście o filozofii, ale chciałabym zadać Panu pytanie o sens życia, bo wyjaśnię Państwu, to jest takie pytanie, które kiedyś poza anteną zadałam Panu profesorowi i Pana odpowiedź mnie bardzo zdziwiła, więc czy Pan znalazł sens życia? Sens życia jest pojęciem pustym i jest bardzo przereklamowanym. I gdyby się zastanowić nad treścią tego pojęcia, on właściwie nic nie znaczy. Jest używane, funkcjonuje w kontekście takim, że ktoś traci sens życia. Są grupy ewangelizacyjne. Albo szuka sensu życia. Albo szuka sensu życia. Ale czego on szuka, to nie wiadomo. Grupy ewangelizacyjne, protestanckie, katolickie, mają mniej więcej taki przekaz w swoich takich przemówieniach, że oni nie widzieli sensu w swoim życiu, dopiero spotkali Chrystusa i teraz mają ten sens w całości. Ale wielu ludzi dręczy takie poczucie pustki, jakieś nieokreślone i myślą sobie, że jakby odnaleźli ten sens, no to by ich życie, było jakieś takie spełnione. To jest próba rozwiązania wszystkich problemów życiowych jednym aktem, jednym kluczem, jednym wytrychem, właśnie tym Chrystusem, którego się spotkał, już wtedy wszystko jest szczęśliwie i fajnie. Natomiast gdyby zastanowić się nad samym pojęciem sensu życia, no to trzeba byłoby je rozpisać na jakieś drobniejsze rzeczy. No, jeśli komuś brakuje sensu życia, to czego mu brakuje tak naprawdę? Może jest zmęczony, może nie lubi pracy, może on się pyta, po co żyje i dlaczego żyje, no to może nie znajduje odpowiedzi na takie bardzo ogólne, generalne pytania. Natomiast nigdy ich nie znajdzie, bo to... Czyli co, wgląd w siebie i przyglądanie się sobie zamiast szukania świętego Graala i jednej recepty, tak? Tak, ta jedna recepta to jest właśnie to, czym jest ta gwarancja sensu życia. W dawnych czasach taki dominikanin, wybitny filozof Innocenty Bocheński opowiadał, że siedział raz w barze, jakiś młody człowiek mówi mu, że sensu życia nie ma. I co teraz zrobić? On nawet napisał taki artykuł na ten temat. No i wyjaśnię mu w taki sposób. No, lubisz swoje życie, zajmij się, rób to, co lubisz. Zaangażuj się w to, co... Jeśli nie lubisz swojego życia, jeśli nie lubisz siebie, no to może nad tym się zajmij. Jakby zastanów się, skąd to się bierze. Bo sens życia i ogólnie szczęście jest czymś takim, które towarzyszy człowiekowi, tak? człowiekowi, który wie, co chce, jest zadowolony z tego, co robi. A jeśli jest niezadowolony, no to wie, że jest niezadowolony, bo trudno być cały czas wszystkiego zadowolonym. I stara się to zmienić. No, albo akceptuje, że, no nie wiem, ułomności różnego rodzaju, czy zawodowe, czy profesjonalne, czy fizyczne, czy intelektualne, to są rzeczy, które się nie zmienia. To za chwilę dojdziemy do obrazoburczej w Polsce tezy, że w religii nie da się znaleźć sensu życia, że ona może przynieść wiele dobrego, ale akurat religia nie jest sens życia. Jest narkotykiem, to znaczy ona... I ten przekaz religijny, że spotykam, że dostaję sens życia, jak spotkam Chrystusa, no to trzeba się strasznie nakręcić. To jest taki wytrych. No, to jest coś, co ma elementy histeryczne w sobie, takiego łapania się ostatniej deski ratunku. No, to są takie elementy kontekstu psychologicznego, w którym ktoś mówi, że spotkał Jezusa, i on nadał mu sens. Religia jako żerowanie na frustrację? No tak, ale to nie jest rzecz, którą myśmy tu wymyślili. To jest jakby oczywistość. To dlaczego w Polsce to nie jest oczywistość? Oczywiście już sobie żartuję w tej chwili. To jest zawsze niesamowite, jak z punktu widzenia filozofii pewne rzeczy są oczywistością, a w systemach państwowych ludzie chrześcijaństwo kultywują. Mówi człowiekowi tak, że jest zły, że jest w grzechu, że jest nieczysty, że jego życie nie ma sensu. Dopiero jak spotka Chrystusa, jak dotknie go Pan i uwierzy, wtedy wszystko się zmieni, stopniowo już teraz, a ma jeszcze gwarancję wiecznego szczęścia, jeśli będzie zachowywał wszystkie wskazania duchownych. Czyli tworzy problem i mówi, ja jestem receptą na ten problem. No dokładnie, to się wytwarza się problem, go się pogłębia. Gdyby nie było problemu, nie byłoby potrzebne. Pogłębia się ten problem,
doprowadzając ludzi właśnie do desperacji, to już jest kultura, to już jest cywilizacja, bo to 2000 lat, i poczucie winy, takie wmówione poczucie winy, czy zawstydzenia, no niechęci także, czy też do seksualności, tabuizacji seksualności. A co z tą seksualnością, bo nigdy nie rozmawialiśmy? Po co na przykład kościołowi, ale nie tylko katolickiemu, różnym kościołom taki opresyjny stosunek? Co by duchownym szkodziło, gdyby ludzie sobie żyli i cieszyli się swoim ciałem i seksem? Chrześcijaństwo w swoich początkach jest przeciwstawione religiom pogańskim, w których seksualność jest, czyli religii greckiej i rzymskiej, gdzie seksualność jest elementem kultury. To nie były jakieś takie rozwiązłe społeczeństwa, raczej takie wszystko jest ułożone, ale Eros czy Dionizos jako pewne siły natury, one nie były wyparte. Chrześcijaństwo wypiera seksualność i wypiera, bo jakby, no to jest trudno powiedzieć tak w kilku słowach, ponieważ tych opowieści na ten temat może być bardzo różno. Od strony czysto technicznej chrześcijaństwo utrzymuje ludzi w poczuciu winy, ponieważ stawia wymagania, które są nie do spełnienia. W związku z tym delikwent jest zawsze grzeszny i zawsze jest zależny. No tutaj taką najbardziej taką dramatyczną woltę w historii chrześcijaństwa zawdzięczamy świętemu Augustynowi, który no właśnie obsesję... Nagrzeszył się trochę. To się tak mówi. On napisał wyznania, w których on oskarża siebie, jakie złe rzeczy robił. On nic nie robił. On po prostu był związany z kobietą przez kilkanaście lat jedną i miał z nią syna. Ale on to oczernia. On sam oczernia siebie, swoje życie. No i właśnie bardzo szczegółowo wyznanie go opisuje pokusy, która się pojawia. On był wcześniej manichejczykiem. Wszystko to jest dziedzina zła, ciemności. A później staje się, jak jest wyzwolony przez Chrystusa, wchodzi w świat światła. Bardzo dobrze napisany tekst, wybitnie literacki, bardzo sugestywny, czytany przez, po łacinie, czytany przez wszystkich mnichów średniowiecza. No, on tworzy tą atmosferę takiej obsesji dotyczącej seksualności. No, trzeba też wspomnieć, chociaż to są inne drogi, inne historie, że mnichem augustyńskim, który czytał wyznania świętego Augustyna, był też Marcin Luther, założyciel protestantyzmu. Protestantyzm poszedł inną stroną, ale taki skrajny rygoryzm w niektórych nurtach protestantyzmu, takie poczucie, że wszystkie grzechy świata, całe zło świata jest na mnie i zawsze będzie, to często jest silniejsze. Stąd nie w protestantyzmie niż w katolicyzmie, bo w katolicyzmie idzie się do spowiedzi i mamy sprawę załatwioną. To też fajne. Tam poczucie odpowiedzialności tego właśnie całego zła, które się niesie na sobie i winy w niektórych nurtach protestantyzmu było bardzo silne. To się teraz zmienia, więc trudno generalizować, ale ja sam rozmawiałem z paniami ze Szwajcarii, pewnie z kościoła kalwińskiego, które mówiły, że od dziecka mają to na sobie do dziś. Czyli radość życia, jak sądzę, poczucie humoru, bo przypominam sobie, że Kościół katolicki nie tylko filozofów umieszczał na indeksie ksiąg zakazanych, ale też mam wrażenie pisarzy z poczuciem humoru po prostu. Że myślę sobie, że radość życia i śmiech są zawsze u wszystkich fanatyków gdzieś tam zakazane, bo wyzwalają człowieka chyba. Dystans wyzwalają, dlatego tak niezwykle cenny jest i do dziś właściwie nie do zastąpienia Sokrates z jego ironią, z jego żartem, w którym on wyprowadza ludzi w pole. On mówi o najpoważniejszych rzeczach, ale potrafi to odwrócić w żart. On bada różne rzeczy w pewnym momencie. To jest Platon po prostu, który pisze dialogi, w których bierze udział Sokrates. On bada te rzeczy, ale on później sam to kwestionuje. To jest szkoła najbardziej antydogmatycznego myślenia, jaką znam. A religie są dla mas i one,
One chcą uwieść ludzi i trzymać ich w dyscyplinie. To tutaj stawiam kropkę, ale tylko w pierwszej części. Dystans, proszę Państwa, jest w takim razie lekarstwem na fanatyzm i tego się trzymajmy. Porozmawiamy też trochę o polityce, ale to za 2-3 minuty. I jesteśmy z Państwem, pan profesor Tadeusz Bartoś, przypominam, jest gościem Nie ma żartów. To chcę zapytać teraz o, no bo to nie jest do końca polityka, ale to jest dla mnie ciekawy problem kulturowy, bo z tego, co wyczytałam na nieodzownym Facebooku, różniły się nasze opinie w sprawie tej wypowiedzi Owsiaka, który sugerował profesorce Pawłowicz, że powinna spróbować seksu. Ja go jednak skrytykowałam, bo uznałam, że to nie powinno się sugerować, że źródło czyichś poglądów leży w problemach frustracji seksualnej. To jest po prostu niefajne, kogokolwiek by to nie dotyczyło. Ale pan napisał coś, co przykuło moją uwagę, bo napisał pan, że ludzie oceniający Owsiaka, czyli poniekąd też kamyczek do mojego ogródka, to arbitrzy moralności wystawiający certyfikaty słuszności i, cytuję teraz pana, moralizatorstwo to przejaw duchowego i intelektualnego lenistwa. No i tak mnie to zafascynowało, że postanowiłam pana zapytać. Ja akurat nie czułam, że moralizowałam, czułam, że po prostu wyraziłam swoje zdanie, ale też czuję, że jest w tym ziarno prawdy, co pan napisał. I chcę o to zapytać, bo wiem, że jest pan feministą i... To są, myślę, dwie kwestie. To znaczy, z jednej strony każdy może mieć zdanie na temat stylu, jakości wypowiedzi publicznej osoby publicznej, może to wypowiadać. To jest jakby rzecz dla mnie oczywista. Tu można się spierać, jaki rodzaj, czy to był seksizm, czy może niestosowność. Być może trzeba byłoby bardzo wnikliwie się przyjrzeć, ponieważ tego typu śliskie wypowiedzi, one bardzo zależą od tonu wypowiedzi. Czasami granica między żartem a śliskością jest wąska. Jeśli ten ton, ja nie znam tej wypowiedzi tak, żebym ją słyszał. Mhm. Jeśli on jest ciepły, życzliwy, to jest czym innym niż taki obleśny, męski żarcik. No on raczej powiedział tak ciepło, powiedział: pani Krystyno, niech pani spróbuje seksu, poczuje pani motylki w brzuchu, wiatr no we włosach, lekkość. Więc można się na ten temat spierać, to jest jedna rzecz. Można mieć różne opinie, trudno bym potraktować tą wypowiedź jakąś taką wyjątkowo chamską, wulgarną i tak dalej. Z uwagi na ten ton, który w tej wypowiedzi był zawarty. Natomiast zupełnie czym innym jest taka seria publicznych wezwań bardzo różnych ludzi, która się pojawiła w mediach społecznościowych, że on musi przeprosić, że on ma to coś zrobić. Ja chciałem obronić po prostu tego, że niech on zrobi co uważa i niech weźmie za to cenę. Chce przeprosić, przeprosi. Nie chce przeprosić, niech nie przeprasza. To wtedy poniesie tego konsekwencje. Chodziło mi właśnie, a to wywołało we mnie właśnie tą myśl, o którą chodzę już od dawna, mianowicie, że nie wiem jak inne narody, inne pewnie też, ale ten ton moralizatorstwa, pouczania jest w Polsce bardzo silny. Ja dlatego o to pytam, bo też bardzo mam takie silny, wrażenie. Bo to jest coś takiego, dotyczy wszystkiego. Chodzi o to, że ja zajmuję się tym, jak inni mają żyć. Jak to pani jest moralizatorstwo? Jak pani ma żyć, to ja mam dla pani szczegółowy plan. Ja bym chętnie pouczył panią. Bardzo szczegółowo pani powiedział, co należy, co nie należy. Chodzi o to nastawienie, że jeden wisi na drugim. To jest sąsiedztwo, sąsiedzi z sąsiadami, ale to jest właśnie życie polityczne. Kto jak ma myśleć, jak ma mówić, tak nie powinieneś mówić i tak dalej. Owszem, tak nie powinieneś mówić. To jest ton, sposób wypowiedzi, w którym rodzice karcą dzieci. Ale jak 50-latek, 60-latka, to przecież on nie jest dzieckiem. Moralizowanie, to pouczanie prowadzi do infantylizacji. Nie traktuje się ludzi poważnie. Nie ma partnerskich stosunków, dorosły. Tak. Skąd to się bierze? No, ono bierze się między innymi ze stylu publicznej dyskursu w Polsce, który jest narzucany przez Kościół katolicki. On po prostu, Kościół katolicki jest obecny, jest bardzo silnie obecny, ma kilkanaście tysięcy kaznodziejów i to jest ten ton. To jest ton kazania, pouczania z góry. On przechodzi wszędzie, przenika. Nauczycielki słuchają tego w kościołach, później tak się odzywają do uczniów. Jeszcze nauczyciel ma, jakby to powiedzieć, profesjonalne uprawnienia do pouczania wychowanków w ramach
tego swoich obowiązków. Rodzice ja mają. Się teraz wtrącę i zabawię w adwokatkę diabła. Zapewne jakiś pisowiec siedzący tutaj by powiedział, no tak, typowy przedstawiciel cywilizacji śmierci, nie ma żadnych norm moralnych dla tego pana. Żadne normy nie istnieją, rób ta co chce ta. Takie właśnie argumenty są używane, że muszą być te normy i że ja tutaj będę pilnował. Normy są, ale dlaczego ten... Na czym polega pouczanie i moralizowanie? Nie na tym, że oto nie ma żadnej moralności. Moralizowanie polega na tym, że oto ja jestem ekspertem moralności, jestem tym największym znawcą i mam, udaję sobie prawo, co jest uzurpacją, do pouczania innych. Mhm. Tymczasem tak nie jest. I do karania ich, jeśli się nie podporządkują. Tak nie jest. To są zdania rozkazujące, są zdania opisowe i zdania rozkazujące. Gdzie mamy zdania rozkazujące w tych systemach, w świecie, w którym my żyjemy? Mamy w etyce i mamy w systemach prawnych. Jak ktoś nie przestrzega prawa, są odpowiednie organy, które tego egzekwują. Tam bardzo dużo jest zdań rozkazujących i są wyroki, zapadają. Jak ktoś nie przestrzega zasad dobrego wychowania, też egzekwujemy to, na przykład przestajemy się z nim kontaktować. Infamia, albo, cokolwiek. I tak dalej. Natomiast to jest trochę co innego niż bycie takim najmądrzejszym na świecie, który to wie i wszystkim tłumaczy, co mają mówić, co mają robić, nie, co mają myśleć. To mnie trochę zdenerwowało, znaczy poruszyło, jeśli chodzi o pana Owsiaka, ponieważ właśnie znalazła się jakaś grupa ludzi, którzy z chęcią mu pomogą i będą mu mówić, co ma robić, jak ma robić, jak ma mówić, co jest odwróceniem ról, ponieważ, znaczy jest odwróceniem pozycji, bo tak naprawdę pan Owsiak w funkcji, swoich funkcjach społecznych jest strasznie wysoko, on jest na topie. A ludzie, którzy, no nie powiem, że nic nie zrobili, no ale no nie są na takim poziomie tego zaangażowania społecznego, tego właśnie, co robić, żeby już robić. Nie osiągnęli tego, co on. No, po prostu oni mu mówią, co ma robić. No to jest takie nieporozumienie, że się w głowie nie mieści. Bo on jest tym, który robi i bardzo dużo robi i ma pozytywne opinie z tego, co robi. Ludzie, którzy generalnie no, trochę chyba prawdopodobnie mniej robią, mają dla niego dziesiątki nauk, co powinien zrobić. Przecież to on ma to doświadczenie życiowe, także związane z występami publicznymi, z użyciem słowa. To on jest tutaj jakby ekspertem, a ludzie prywatni, nie mający takich tych, nie widzą zakresu swojej kompetencji też. To ja niewidzenie zakresu swojej kompetencji to jest też pewna bolączka w naszym kraju. Ale jest też wszyscy taka, są specjalistami od wszystkiego. Jest też taka bolączka, coś co mnie dręczy, że ja mam wrażenie, że... nie ma pewnej równości norm i zasad i przez to też sądzę mamy problemy w życiu społecznym, to znaczy wszyscy mamy tendencję we wszystkich grupach społecznych, zawodowych, też jakichś medialnych do podwójnej moralności, to znaczy jak coś powie czy zrobi ktoś z PiSu, no to byśmy go ukrzyżowali, ale jak to samo zrobi jakiś liberał czy właśnie ktoś zasłużony, to próbujemy ten smrodek rozgonić, zamieść pod dywan, dlatego ja się na przykład przyczepiłam, bo mam wrażenie, że są pewne normy, które powinny być jednakowe i jeżeli ktoś je złamie, to tak samo powinien być oceniany, jeśli jest Krystyną Pawłowicz, Jurkiem Owsiakiem, czy prezydentem, czy kimkolwiek, czy sprzątaczką. A to mam wrażenie, że w Polsce to tak nie do końca. Też to widzę po stronie PiSu, tak samo, że jak coś napisze dziennikarz polityki, to powieszą na suchej gałęzi, metaforycznie oczywiście, jak dziennikarze do rzeczy, czy TVP manipulują, są propagandystami, to przymykają na to oko. Tak sobie myślę, co byśmy mogli zrobić, żebyśmy mieli taki kraj bardziej cywilizowany w tym sensie, że wierzymy w jakieś normy i nie wybielamy ludzi tylko dlatego, że ich lubimy czy szanujemy, kiedy zrobią czy powiedzą coś niegodziwego. I nie mówię teraz już o panu Owsiaku, tylko w ogóle. No tu jest jeszcze taki problem, że na przykład, nie jestem obrońcą PiSu, ale zdarza się, że partia PiS, jacyś pojedynczy ministrowie, czy też podejmują decyzje, które są logiczne, trafne, słuszne. I też nikt za to nie pochwali. To jest też problem. I jest cały taka, po stronie przeciwników PiSu, którzy mają bardzo dużo argumentu przeciwko PiSowi, jest taka nawałka, to znaczy już cokolwiek by nie zrobili, to zawsze będzie to wstawiane w krzywym zwierciadle. To wynika z tego, że życie publiczne, także medialne, jest zdominowane przez logikę walki
politycznej, która ma charakter niemerytoryczny. To znaczy, jeśli jakieś partie, czy PO, czy PiS, one mają taktykę wyborczą, taktykę polityczną, że robią taką totalną najazd na siebie, to to nie powinno być udziałem mediów. No w TVP jest to samo. Platforma nie jest w stanie zrobić niczego, żeby TVP Info powiedziało dobrze o Platformie. No, po prostu nie istnieje taka rzecz. I w związku z tym, ponieważ media nie są lustrem, ale są elementem walki politycznej, no to się już staje jedynym językiem komunikacji. W związku z tym zawsze swojego się broni, to jest ten przykład. Zawsze cudzego się atakuje. Bezstronna, to jest pojedynek, wyobraźmy sobie, bo na czym polega problem? Wyobraźmy sobie walkę bokserską, po jednej stronie bokser PiS, po drugiej stronie bokser PO i sędzia, który ma oceniać. I nagle ten sędzia wskakuje do walki i przechylając szalę zwycięstwa. I uderza, albo jeden sędzia uderza PO-owca, drugi sędzia uderza PiS-owca, to wtedy nie ma sensu cały ten... Media nie są sędzią, media mają pokazać historię. Ładnie pan to powiedział, że lustro, bardzo mi się to podoba, że media mogłyby być takim, ale tu trzeba tego dystansu, o którym mówiliśmy na początku. Primo jest kwestia emocjonalnego zaangażowania i emocji, co dziś jest trudne ze uwagi na charakter tych naruszeń, jakie robi PiS. Z drugiej strony jest to kwestia kompetencji i merytorycznej zdolności do analizy rzeczywistości i tej tendencji do analizowania rzeczywistości niż jakiegoś rozniecania. Inna kwestia to jest widzenie wielkości spraw. Są drobne sprawy i są bardzo poważne sprawy. Zdolność do myślenia logicznego. I teraz, jak są drobne sprawy, to nie możemy z nich robić skrajnie wielkich. Ja mam taką, może panią troszeczkę zdenerwuję, ale mam taką refleksję, zastanawiam się nad tym, ponieważ w Polsce są marsze tych takich quasi-nazistów, tej młodzieży, onerowców, młodzieży wszechpolskiej. I ja nawet nie mam nic przeciwko, że tam ktoś ich blokuje i tak dalej, ale zewnętrznie patrząc na skalę problemu ruchów takich w Polsce, to ona nie jest duża. To w Polsce naprawdę nie jest największy bardziej problem. Bardziej widoczna, głośna i hałaśliwa niż duża, tak? To nie jest wielki problem w Polsce. W Polsce łamanie konstytucji i tak dalej, to są wielkie problemy. Ale to, że w każdym kraju jest kilkadziesiąt tysięcy takich młodych, którzy są nakręceni. To jest w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech. Ja myślę, że w Niemczech, rację, jakby się przeglądało wiadomości w Niemczech właśnie o ruchach tego typu właśnie nawiązujących do tej faszystowskiej, nazistowskiej tradycji, to tam nawet są zabójstwa na tym tle. Ktoś Panie idzie do więzienia. Ja od razu powiem, bo mnie pan trochę wywołał. Ja nie mówię, że u nas jest lepiej czy gorzej, bo tu nie chodzi o porównywanie. Chodzi tylko o to, że skala tego problemu jest mała. To, na co warto zwrócić uwagę, to rzeczywiście przyzwolenie ze strony władz. Czego nie ma w Niemczech, czego nie ma w Stanach Zjednoczonych. Ludzie może nie tyle się boją ONR-u, co boją się właśnie tego, że to jest taka iskra, która padnie na podatny grunt ze względu na przyzwolenie władz i że to się rozrośnie na przykład do czegoś takiego jak w latach 30. w Niemczech, oczywiście z uwzględnieniem czasów i tak dalej. Wydaje mi się, że to bardziej tutaj działa strach przed tym, co może być, niż przed tym, co jest. No właśnie, ale chłodna analiza, nawet gdybyśmy się zastanawiali i analizowali, w jaki sposób te ruchy młodzieży, powiedzmy zagubionej, to znaczy właśnie szukających sensu życia, już go znaleźli w tych swoich w tych swoich strojach i pokrzykiwaniu na ulicach. Gdybyśmy chłodno zastanowili się, jakie jest prawdopodobieństwo i możliwość rozwinięcia się tego w wielki ruch, to jest bardzo niewielkie. No ale byli bici ludzie, ktoś tam został pobity, bo mówił po niemiecku w tramwaju, więc to już są szokujące, namacalne rzeczy. Ja tu trochę mówię jak przedstawiciel partii PiS, ale faktycznie jest tak, że to się dzieje w każdym kraju. I to są problemy i trzeba je zwalczać, ale trzeba widzieć, że to jest skala niewielka, że w Polsce są większe problemy.
właśnie jak naruszenia konstytucji. I te naruszenia konstytucji, niszczenie instytucji długofalowo może zniszczyć nasze państwo, a wybryki młodzieży są wybrykami młodzieży, którą powinna się zająć policja kryminalna. Chętnie podyskutowała, bo ja z kolei uważam, że nie ma dużych problemów, małych problemów, że każdy problem jest problemem i trzeba go rozwiązać, ale nie mamy czasu niestety. To następnym razem. To też jest problem. Pan profesor Tadeusz Bartoś, filozof, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, że nas Państwo wysłuchali. Dobranoc, do jutra.